Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem będzie to deszczowy wyścig w Kuala Lumpur. Zapraszam. Dobór odpowiedniej strategii może okazać się decydujący. Tutaj znajdziesz informacje o ilości zatankowanego paliwa oraz o liczbie zestawów opon, jakie jeszcze ci pozostały wraz z danymi dotyczącymi ich zużycia. Możesz także zmienić strategię doboru opon przed wyścigiem. Tak więc będzie to kolejne bardzo ważne Grand Prix w naszym wykonaniu. Jak widzicie, startujemy z 13 pozycji startowej, więc mniej więcej w każdych kwalifikacjach jesteśmy, można powiedzieć, w takim centrum, czyli w środku stawki. No i jak widzicie, na samym początku Lewis Hamilton znakomicie, Rosberg na pozycji numer 2, my na pozycji 13, niestety, a Jean-Éric Vergne na pozycji numer 14, tak więc czeka nas bardzo ciężki wyścig. Przed chwileczką zaczął padać deszcz, 14 okrążeń, za chwileczkę zgasną wszystkie światła, no i ruszymy w bój o Grand Prix Malezji. Tak więc zobaczymy, jak będzie wyglądał start, Jean-Éric Vergne'a. Jest Magnussen na pozycji 12, widzimy przed nami, jest także kierowca Zaubera, czyli Adrian Sutil na pozycji numer 14. Będziemy chcieli się tutaj wcisnąć bardzo wolno, kierowca Ferrari, a także widzimy Rosberg stracił pozycję na rzecz kierowców Ferrari, jak widzimy tam jest Red Bull, no i Sergio Perez jeszcze odbiera pozycję właśnie Nico Rosbergowi, Sebastian Vettel na pozycji numer 6, no a jak widzicie my na pozycji numer 7, więc znakomicie przebiliśmy się do przodu, jeszcze tutaj opóźnione delikatnie hamowanie, jest pozycja tuż za Nico Rosbergiem, jest to pozycja numer 6, więc no... Powiem tak, znakomity start w naszym wykonaniu, aby tak dalej, aby utrzymać tą pozycję, choć tutaj już delikatne błędy, nie jest to idealne wejście, ten jakby to powiedzieć łuk, delikatny łuk w sumie taki, więc tutaj naprawdę Sebastian Vettel i Nico Hülkenberg, który jest już na pozycji numer 7, ma wielkie szanse, aby mi tą pozycję odebrać. Będziemy starać się jechać jak najszybciej, chociaż ten bolid, tak jak wam mówiłem, patrząc na takie te kółeczka, które są zaznaczone podczas wyboru bolidu w karierze, jest to bolid jeden z najsłabszych, dlatego też nie oczekujcie nie wiadomo czego. Myślę, że tutaj w tym właśnie wyścigu nie będzie jakoś bardzo łatwo tej pozycji utrzymać. Niestety tracimy pozycję na rzecz Hulkenberga z Force India, chociaż tutaj jednak to wyjście nie jest takie najgorsze. Jest pozycja numer 6 czy pozycja numer 7? No za chwileczkę powinniśmy się przekonać. Jednak pozycja numer 7, chociaż teraz jest lewy zakręt, jesteśmy w lepszej sytuacji. No i na tej właśnie długiej, prostej, no i tej prostej równoległej, czyli prostej startu mety, jest Jean-Éric Vergne w alei serwisowej, więc coś tam musiało się już stać. No na pewno tutaj będzie bardzo dużo manewrów wyprzedzania, to jest jedyna chyba pewna rzecz w tym wyścigu. Jest tutaj dużo miejsc do wyprzedzania, można wyprzedzać właśnie na tych dwóch długich prostych, można wyprzedać w sektorze numer 1 właśnie na dohamowaniu do tego prawego zakrętu, który nas za chwileczkę czeka. No i jak widzicie, Sebastian Vettel, czyli tam można powiedzieć stajnia, która jest ponad właśnie Toro Rosso, jest za nami. Jedynie Nico Rosberg, jak widzimy, piąty, a jedynie Daniel Ricciardo jest wyżej. Tam bardzo ściśnięta jest ta cała stawka, jest Jean-Éric Vergne na samym końcu stawki. No a kolejny wyścig to jest Grand Prix Bahrainu. No tam mam nadzieję, że będziemy w stanie powalczyć także o pierwszą dziesiątkę. Byłoby cudownie. No w tym wyścigu tak naprawdę dopiero jest drugie okrążenie, więc moi drodzy, jeszcze bardzo dużo czasu do tego, aby tutaj po prostu no mówić o jakimś tam zwycięstwie, może nie tyle zwycięstwie na podium. Oczywiste to jest, że nie mamy najmniejszych na to szans, ale takim zwycięstwie, jak już widzicie, no bycia w pierwszej dziesiątce, to na pewno, ale czy to wszystko się uda, czy powiedzie nam się ta walka właśnie z tymi zawodnikami, takimi jak Hulkenberg, jak Sebastian Vettel, no myślę, że będzie niezwykle trudno. Tam z tyłu także jest najprawdopodobniej Felipe Massa, Valtteri Bottas, więc kolejne dwa bolidy Williamsa. A propos Williamsa, jest to bolid znakomity, ale no jednak oklejenie go w tej grze nie wyszło. Z tego i wyłącznie względu, że nie może być napisu Martini, ponieważ gra byłaby wtedy
wtedy od 18 roku życia, no i Pedzi tak zwane nie mogło się na to zgodzić. To jest po prostu jakaś masakra, moim zdaniem jest to kompletnie bez sensu, no ale cóż, takie są wymogi i trzeba je spełnić. Tutaj już widzimy, atakuje nas Nico Hülkenberg, no ale tutaj Bert naprawdę jedzie bardzo dobrze optymalnym torem jazdy, chociaż jakieś tam drobne błędy się pojawiają, no to momentalnie nadrabiamy je w jakimś tam kolejnym sektorze, tak więc oby tutaj spokojnie tylko jechać i nie dać się ponieść emocjom. Mamy średnią kontrolę trakcji, więc jest ciekawiej, na pewno jeździ się przyjemniej. Myślałem nawet nad tym, aby tą kontrolę trakcji całkowicie wyłączyć, ale jeszcze się na to chyba nie skuszę. Tak więc no, zobaczymy, jak ten cały wyścig będzie przebiegał. Na pewno nie zabraknie walki z kierowcami, którzy jadą za nami, to na pewno. Ogólnie rzecz biorąc, myślałem nad tym, jakim bolidem chciałbym w ogóle podróżować w kolejnym sezonie. No, pamiętając te wcześniejsze serie, w sumie jeździłem już praktycznie każdym bolidem. Jeździłem Ford Indio, jeździłem Ferrari, Mercedesem, i Lotusem i Red Bullem. Tak więc tych bolidów naprawdę było już bardzo, bardzo dużo i Mercedesem także się zdarzało. No ale takim bolidem, którym chciałbym w kolejnym sezonie jeździć, jeżeli chodzi właśnie o tą grę, jest chyba jednak Ferrari. No i zobaczmy, Hülkenberg przed nami na pozycji numer 6, my na pozycji numer 7. Jest Vettel przed nami, ale my tutaj będziemy chcieli się wcisnąć. Zobaczcie, jak dużo miejsca zostawili ci kierowcy, jest pozycja numer 6, więc chyba jednak się powiedzie ten atak. Jest pozycja przed tymi kierowcami, więc wielkie brawa dla nas za ten manewr. No tutaj zachowaliśmy zimną krew, no i pokazaliśmy, że jednak Toro Rosso nie jest najgorszym bolidem w stawce, że potrafi jednak Toro Rosso powalczyć. Kolejny znakomity tutaj, kolejne odparcie ataku Sebastiana Vettela i Nico Hülkenberga. Bardzo ładnie się zachowujemy w tej sytuacji. Czwarte okrążenie wyścigu. Tak więc powróćmy do tematu Ferrari. Jest to bolid, którym jeżdżąc w tej grze jeździło mi się naprawdę bardzo przyjemnie w wyścigu, który mieliście okazję zobaczyć w Sochi. Ten odcinek już jest na moim kanale, już tam troszeczkę osób go obejrzało, tak więc jest... No naprawdę, jeździło mi się całkiem przyjemnie, co muszę przyznać, tak więc myślę, że tym bolidem chciałbym jeździć w kolejnym już sezonie, ale ten cały sezon będę chciał przejechać właśnie w Toro Rosso i mam nadzieję, że będę przed Jean-Éric Vergne, że będę kierowcą numer 1. No i zobaczymy, no, z kim będziemy jeździć w kolejnym sezonie. Myślę, że jeszcze nie czas o tym rozmawiać. Tak naprawdę wszystkie wyścigi będą niezwykle ciekawe. Kolejny wyścig to jest nocny wyścig o Grand Prix Bahrainu, więc wyścig naprawdę ciekawy. No i zobaczymy, jak wygląda Formuła 1 2014. Nocą myślę, że tam nie zmieniła się jakoś bardzo i że te zmiany jednak nie są jakieś bardzo, bardzo duże. Tak więc czwarte okrążenie. Jak widzimy, opony są w stanie bardzo dobrym i tutaj jeżeli chodzi o sam stan opon, nie musimy się za bardzo przejmować. Pamiętajmy o tym, że no jednak Codemasters chyba zobaczyło i zauważyło problem z oponami, jakie były właśnie w grze F1 2013. Był to, szczerze mówiąc, bardzo duży problem, który przeszkadzał wielu graczom. Myślę, że kiedy właśnie zmienili te opony na opony, które wytrzymują dużo dłużej, na pewno ta zabawa będzie z tą grą dużo lepsza. Wiadomo, że jeżeli opony się bardzo szybko zużywają, no jednak fajnie byłoby, jeżeli w 13 byłoby takie coś, że jednak SI także zjeżdża dwa razy do boksu. Byłoby to na pewno dużo ciekawsze, no ale jednak gra nie przewidziała takiego scenariusza. Deszczowy wyścig w Malezji. To jest wyścig tak naprawdę, który jest niezwykle prestiżowym wyścigiem. Bardzo dużo kibiców ten wyścig ogląda. Jest to bardzo znany tor i tak naprawdę myślę, że jeden z wyścigów bardziej wymagających jednak. Bardzo dużo takich ciężkich zakrętów w trzecim
i w końcówce drugiego sektora, więc naprawdę trzeba tutaj się bardzo mocno skupić. Nieraz mieliśmy tutaj różne sytuacje podczas wyścigów ligowych. Było tych sytuacji różnych bardzo dużo i o tych właśnie zakrętach mówię, czyli tutaj ten prawy zakręt, no i ta żwirowa pułapka, która nie wybacza błędów, momentalnie tracimy bardzo dużo czasu. No i teraz ten właśnie prawy zakręt, chyba jeden z cięższych zakrętów w całej Formule 1, tak mi się przynajmniej wydaje. Bardzo ciężki do okiełznania, tutaj naprawdę jest bardzo ciężko, ale zobaczmy walkę pomiędzy Sebastianem Vettelem a Bernem, który jak widzicie cały czas jest na pozycji numer teraz 7, przed chwileczką była pozycja numer 6, jest lewy zakręt, no tutaj walka bok w bok praktycznie, tak więc bardzo ładnie utrzymujemy tą pozycję. Ważne jest, aby utrzymać tą pozycję właśnie podczas wjazdu do alei serwisowej. No, deszczowe warunki pogodowe nie są warunkami, które ja jakoś bardzo lubię. Powiem szczerze, niezwykle mi przeszkadzają, nie lubię jeździć za bardzo w deszczu, chociaż tutaj widzimy, odpieramy po raz kolejny ataki kierowców takich jak Sebastian Vettel, czyli czterokrotny mistrz świata. To jest myślę jakby to powiedzieć, taki fajny plusik tego wyścigu, że jednak potrafimy w zespole Toro Rosso odeprzeć ataki takich kierowców jak Sebastian Vettel, jak Hulkenberg, Felipe Massa, Valtteri Bottas. Ta walka na pewno będzie bardzo ciekawa do samego końca. No i tam od inżyniera dostaliśmy informację, że Valtteri Bottas jest tuż za nami, ale Sebastian Vettel jednak tą pozycję utrzymał. No i widzimy Sebastiana Vettela w tylnych lusterkach, jednak Sebastian Vettel tam cały czas próbuje, ale pamiętajmy o tym, że jednak jesteśmy dosyć doświadczonymi kierowcami i będziemy chcieli w tym wyścigu tą pozycję utrzymać, albo co najmniej zdobyć jakiś tam punkcik, może dwa. No mam nadzieję, że się uda i że będziemy w stanie tego dokonać. 22 kierowców w stawce, więc wszyscy kierowcy jak na razie jadą w tym wyścigu. Nie ukrywam, że chciałbym sobie troszeczkę tego moda wgrać, jeżeli chodzi właśnie o zniszczenia. Nie wiem, czy będę mógł na wersji pirackiej po prostu to zrobić. No i ja tego nie ukrywam, że tą grę ściągnąłem ze względów takich, że uważam, że nie jest warta zakupu za 100 zł. Uważam, że to są pieniądze wyrzucone po prostu w błoto. Równie dobrze mogę grać w 13. No i jak widzicie, jest Vettel przed nami. No i tutaj chyba się już nic nie zmieni. Jednak Sebastian Vettel będzie przed nami. Jest Sebastian Vettel na pozycji numer 6, my na pozycji numer 7, Bottas na pozycji numer 8. No i zjeżdżamy do alei serwisowej na tym okrążeniu. Musimy tutaj uważać na paliwo, to jest chyba jedyna rzecz, którą tak naprawdę musimy pilnować. No i jedynie system DRS, który włączamy. No w tym wyścigu go raczej nie użyjemy, ponieważ wyścig jest po prostu deszczowy. Tak więc jeżeli chodzi o sam wyścig, no tutaj jak na razie sytuacja rozwija się bardzo dobrze, sytuacja rozwija się po naszej myśli. Jest pozycja numer 7, jest to pozycja wyjątkowo dobra. Poprawiamy czas pierwszego sektora. No i zobaczymy, czy na tym okrążeniu będziemy tutaj w stanie jeszcze zbliżyć się do Vettela. Sebastiana Vettela, który jak widzicie, no chyba jednak odjeżdża i bez większych problemów będzie tutaj w stanie nam odjechać na 2, 3, może nawet 4 sekundy, a może nawet więcej, bo ta przewaga naprawdę jest już spora. Za chwileczkę przekonamy się, na jakiej pozycji jest 21 kierowców w stawce, tak więc jest Fernando Alonso chyba. Dokładnie tam widziałem po lewej stronie właśnie Fernando Alonso, dziwnie mi się tutaj przewinął w tej tabeli, ale jednak to on na 100% jest to Fernando Alonso, czyli Fernando Alonso z tego wyścigu po prostu wylatuje. No i to jest dla nas dobra informacja, bardzo dobra informacja, aby jak najlepiej w tym wyścigu wypaść. Kolejny wyścig, tak jak już mówiłem wam wcześniej, to jest Grand Prix Bahrainu. Jeszcze nie przejechałem sobie sesji kwalifikacyjnej, no ale na pewno w dniu dzisiejszym będę chciał to zrobić. Tak więc wjeżdżamy do boksów, no i zobaczymy, jak ten boks będzie wyglądał.
Tutaj widzimy już Sebastiana Vettela, który już kończy. No i nie, to nie jest, to jest, tak, to jest Sebastian Vettel. Myślałem, że to jest Daniel Ricciardo, ale jednak to jest Sebastian Vettel, który już wyjechał. No i zmieniamy opony na opony te przejściowe. Tak naprawdę trzeba tutaj jeszcze te opony używać. Tor jest bardzo mokry, coraz mocniej pada deszcz, tak więc trzeba niezwykle uważać. Ósme okrążenie wyścigu, jest przed nami Ericsson, kierowca, który, no jak widzicie, nie będziemy mieli z nim większego problemu, więc wyprzedzamy go od razu. No a przed nami jest Jean-Éric Vergne. Jean-Éric Vergne, który w poprzednim wyścigu punktów żadnych nie zdobył. No my także zdobyliśmy 12 pozycję, Vergne był troszeczkę niżej. No i w tym wyścigu nie możemy sobie pozwolić na to, aby właśnie ten kierowca skończył wyścig przed nami. Jest to dla nas bardzo ważne, aby cały czas być na miejscu numer 1 w zespole. To jest chyba jedna z najważniejszych rzeczy w tym momencie. Wiadomo, że nie będziemy, moi drodzy, wygrywać wyścigów. To jest praktycznie niemożliwe, ponieważ jeździmy na praktycznie najwyższym poziomie trudności, z wyłączoną kontrolą trakcji no, w połowie. No i takim bolidem jak Toro Rosso nie jesteśmy w stanie powalczyć o podium. To po prostu jest mało prawdopodobne. W niektórych wyścigach może będzie szansa na to, aby coś tam ugrać jednak, no ale zobaczymy, czy w ogóle jest taka opcja, czy jest taka możliwość. Jean-Éric Vergne do boksów wjeżdża na początku wyścigu, na pierwszym okrążeniu, a i tutaj za szeroko, trzeba uważać, tak więc najprawdopodobniej wjedzie teraz do alei serwisowej. Raczej wątpię to, aby Jean-Éric Vergne przez cały wyścig jechał na jednym komplecie opon, to chyba jest mało prawdopodobne. Tak więc będziemy starać się tutaj teraz pojechać jak najlepiej. Zobaczcie, dużo kierowców w alei serwisowej, na którą pozycję wyjedziemy. Szczerze mówiąc, teraz nie jestem w stanie tego określić, za chwileczkę się przekonamy. Tak więc myślę, że nie będzie tutaj problemu, aby wejść właśnie do pierwszej dziesiątki. Jest pozycja numer 6, więc bardzo, bardzo ładnie. Jest pozycja numer 6, to jest naprawdę bardzo duży zastrzyk punktów. No i przede wszystkim z takiego oto wyniku będzie cieszył się mój zespół, który będzie patrzył na mnie troszeczkę inaczej. Myślę, że wszyscy ogólnie oczekiwali od Formuły 1 2014, że będzie to jednak gra dużo, dużo lepsza. Że będzie to gra, która która na pewno przyniesie za sobą bardzo dużo licznych zmian. Przede wszystkim będzie padok, o którym tak dużo osób mówiło. No i myślę, że Codemasters w 2015 roku będzie musiało poczynić bardzo duże zmiany. Przede wszystkim będzie to, myślę, nowa oprawa graficzna na nową generację konsol. Wtedy możemy oczekiwać, że będzie to wyglądało po prostu zarąbiście. Jak na razie musimy cieszyć się tym, co mamy po prostu. Nie możemy pozwolić sobie na to, aby przejść na jakąś inną serię wyścigową, no bo tak naprawdę serii wyścigowej z Formuły 1 z licencją Formuły 1 tak naprawdę nie ma. Tak więc to jest duży, duży minus. Tak więc jesteśmy na pozycji numer 6, 21 kierowców w stawce, jest Felipe Massa na pozycji numer 7, Kimi Raikkonen na pozycji numer 8, jest tutaj walka z Felipe Massą, Vettel na pozycji 5, no i tutaj naprawdę walka będzie przez cały czas do samego końca, myślę, że nie odpuścimy, no i Felipe Massa także nie odpuszcza, no jednak Williams w tym wyścigu nie wystartował za dobrze, ale widzimy Sebastian Vettel, wow, Sebastian Vettel chyba uszkodzony samochód, więc awaria Sebastiana Vettela, jesteśmy na 5 pozycji w wyścigu, to jest naprawdę coś pięknego. Jeżeli taka sytuacja utrzymałaby się do samego końca tego wyścigu, no to naprawdę, naprawdę byłoby po prostu cudownie. Felipe Massa 6, Ricciardo na pozycji numer 4, więc Daniel Ricciardo broni honoru Red Bulla. Sebastian Vettel, no jak widzieliście, uszkodzony tam samochód, nie wiem, czy to był silnik, czy jakaś inna awaria, no tego nikt nie wie, myślę, że tego się nie dowiemy. Tak więc jest po raz kolejny Felipe Massa, który atakuje, no i jednak brazylijski kierowca jest przed nami na pozycji numer 5, my niestety tracimy tą pozycję, no a za nami jest Kimi
Raikkonen w Ferrari, tym czerwonym Ferrari, które będziemy chcieli posiąść w kolejnym sezonie. Jest lewy zakręt tutaj, no przyblokowany jest Kimi Raikkonen, Felipe Massa dalej na pozycji numer 5, więc wielki pech Sebastiana Vettela. No niestety Sebastian Vettel w tym oto wyścigu no nie zdoła tutaj powalczyć, tak więc Red Bull musi poradzić sobie z punktami od jednego zawodnika. Tak naprawdę Sebastian Vettel chciał walczyć o Mistrzostwo Świata, no ale myślę, że Mercedesy w tym oto sezonie będą po prostu nie do doścignięcia. Rosberg 1.46.079, standardowa mieszanka paliwa, jest Raikkonen bardzo blisko, jest tam chyba jeszcze Valtteri Bottas, jeżeli dobrze widzę. No i utrzymujemy dalej pozycję numer 6, Felipe Massa bardzo blisko. No i zobaczcie, Hamilton najlepszy czas, pierwsza pozycja, Rosberg najlepszy czas okrążenia, 1.50.055, a nasze najszybsze okrążenie to jest ponad minuta 52, więc to jest 2 sekundy na okrążeniu, więc ta strata po prostu jest bardzo, ale to bardzo duża. Tak więc w ciągu dalszym utrzymujemy szóstą pozycję wyścigową. Ogólnie tak sobie myślę, te wyścigi niezwykle długie. Te pierwsze wyścigi będę chciał właśnie takie zrobić. Nie wiem, jak będzie wyglądał Grand Prix Bahrajnu. Czy będę robił delikatne skróty, czy jednak skrócę cały wyścig dosyć obszernie. Tego tak naprawdę jeszcze nie wiem. Muszę to przemyśleć, ponieważ moi drodzy, taki filmik, który teraz właśnie widzicie, który teraz oglądacie, ma około 2,5 giga, naprawdę dosyć sporo czasu to wszystko musi się wrzucać na YouTube'a, przetwarzanie i w ogóle nawet cały proces renderingu jest trochę dłuższy, tak więc zobaczę, jak to będzie wyglądać, czy ja będę w ogóle w stanie takie odcinki dla Was wrzucać ze względów czasowych, no ale teraz mam troszeczkę czasu, więc nagrałem odcinek właśnie Grand Prix Malezji, który oglądacie i dzięki temu mogę wyrzucić go, ponieważ tego czasu jest dosyć sporo. 11 okrążenie, moi kochani. Za chwileczkę rozpoczniemy, a i tutaj widzieliśmy błąd, za chwileczkę rozpoczniemy okrążenie numer 12, wzbogacona mieszanka paliwa, jest Valtteri Bottas na pozycji numer 6, my na pozycji numer 7, będziemy z Valtteri Bottasem na pewno walczyć, opóźnione hamowanie, no tutaj Valtteri Bottas chciał jednak powalczyć, ale nie udało mu się ta sztuka, tak więc jest Bottas na 7 pozycji, Felipe Massa jest na pozycji numer 5, więc taka kanapka pomiędzy zawodnikami Williamsa. Williams w tej grze wyjątkowo mi się nie podoba, tak jak Wam mówiłem, strasznie brzydko wygląda to malowanie tego bolidu, jest takie nijakie, no ale jest tylko i wyłącznie związane z tym, że marka, po prostu nazwa firmy produkującej alkohol nie może znaleźć się na bolidzie samochodu Formuły 1. No niestety takie są zastrzeżenia właśnie tej firmy Pedzi, no i całej FIA, tak więc no niestety takie są założenia tej gry, no i musimy się z tym liczyć. Tak więc 12 okrążenie tego wyścigu, no i wyścig dobiega końca tak naprawdę. Niedługo rozpocznie się już, rozpoczną się dwa ostatnie okrążenia tego wyścigu, więc tutaj naprawdę trzeba będzie się bardzo, ale to bardzo starać. Jenson Button na pozycji numer 7, więc Jenson Button bardzo ładnie, no a my utrzymujemy szóstą pozycję. Jeżeli tak zakończyłby się ten wyścig, a nawet jednak stracilibyśmy tą pozycję na rzecz Jensona Buttona czy innego kierowcy, uważam, że i tak ten wyścig jest po prostu w naszym wykonaniu znakomity. Nawet chyba nie widziałem ścinania zakrętów w tym wyścigu i to naprawdę zasługuje na wielkie, wielkie brawa w moim wykonaniu, ponieważ tych ścinań zakrętów bywało bardzo dużo. Tak więc Button, który będzie atakował, Button, który walczy o utrzymanie pozycji w zespole McLarena, tak naprawdę walczy z kierowcą, który jest znakomity, bo jednak Bert no, pokazywał w wielu wyścigach, że potrafi jechać bardzo, ale to bardzo szybko. Standardowa mieszanka paliwa, jest Jenson Button, czy jednak tam dojdzie do wymiany pozycji pomiędzy Bottasem a Buttonem? Chyba jednak Jenson Button utrzyma pozycję
numer 7, przepraszam, Fernando Alonso w tym wyścigu nie jedzie i nie jedzie także Sebastian Vettel, który miał awarię samochodu. Myślę, że tutaj naprawdę te awarie będą zdarzały się dużo, dużo częściej, ale czego życzyłbym sobie od Codemasters w kolejnej odsłonie? Przede wszystkim czegoś takiego jak na przykład jedziemy, przed nami jedzie przypuszczalnie Felipe Massa i Bottas. No i Bottas wjeżdża w Felipe Massę, boli po prostu zaczyna dachować. W takim sensie, wiecie, coś takiego jak było, miało miejsce na Grand Prix Bahrainu, było to znakomite. No i bolid się rozsypuje po prostu, byłoby to coś pięknego. Albo po prostu z bolidu zaczyna się bardzo mocno kopcić, zawodnik wychodzi, widzimy to jadąc koło niego, no i bolid zaczyna się palić. Byłoby to znakomite, służby porządkowe szybko podlatują z gaśnicami, wjeżdża na tor samochód bezpieczeństwa, wjeżdża dźwig, który ten samochód podnosi i ściąga na bok. Po prostu byłoby to coś znakomitego i myślę, że Formuła 1 zyskałaby, jeżeli chodzi o grę, miliony zwolenników i fanów. Byłoby to coś znakomitego. Przede wszystkim dużo bardziej rozwinięty tryb kariery, abyśmy mogli zarządzać swoją karierą nie tylko po części właśnie tej jezdnej, czyli tylko i wyłącznie jeździć, ale także podpisywać jakieś umowy, czy może mieć dostęp do jakiegoś swojego laptopa, w którym mielibyśmy właśnie takie maile, podstawowe informacje o wyścigu, a także o zarobkach, o jakimś tam newsach, które na przykład Steam aktualizowałby na bieżąco, jakieś fajne informacje. No i przede wszystkim fajnie by było, gdyby po każdym właśnie wyścigu Formuły 1 jakieś nowe update'y były po prostu dawane do tej gry, do właśnie wyścigów Formuły 1. Rozpoczynamy, moi drodzy, ostatnie okrążenie tego wyścigu. Ostatnie okrążenie wyścigu w deszczowej Malezji rozpadało się na dobre. No i tutaj tak naprawdę trzeba liczyć na cud, aby tą pozycję jeszcze utrzymać. Bottas na pewno nie odpuści. Bottas na pozycji numer 7, Felipe Massa na pozycji numer 5. Bardzo dużo niespodzianek w tym wyścigu. No, Fernando Alonso i Sebastian Vettel to są chyba największe tragedię tego wyścigu, czyli niedojechanie do mety. Fernando Alonso dużo wcześniej zakończył swoją podróż po torze w Kuala Lumpur, no a Sebastian Vettel niestety nieoczekiwanie odpadł z wyścigu poprzez uszkodzenie samochodu. No i zobaczcie, Lewis Hamilton jak szybko pokonał tor właśnie w Malezji. No więc teraz my tylko musimy do tego, do tej mety dojechać. Ostatnie dwa sektory, moi kochani, przed nami. To będzie wynik, którego długo możemy nie ujrzeć. Myślę, że w Bahrajnie będzie niezwykle trudno taką właśnie pozycję utrzymać, ale zobaczymy. No miejmy nadzieję, że jednak się powiedzie, że uda się ta walka z najlepszymi. Myślę, że Toro Rosso to jest taki zespół, który pozwala nam walczyć mniej więcej o 8., 10. pozycję. W takim przedziale bym raczej to ułożył. Czasami nawet nie mamy szansy na wejście do pierwszej dziesiątki, ponieważ takie zespoły jak właśnie Force India czy Sauber po prostu są dużo, dużo szybsze. Będzie bardzo ciężko nam utrzymać tą pozycję szóstą, ale zobaczymy, jeszcze jest bardzo blisko Raikkonen, który jak widzicie jeszcze będzie atakował. No tutaj Kimi Raikkonen na pewno nie odpuści, atakuje z lewej strony, jednak chyba się nie uda. Moi kochani, to jest wynik znakomity, wynik, który ucieszy na pewno cały zespół, tak więc świetnie, jest pozycja numer 6, Felipe Massa 5, Bottas jednak na pozycji numer 7, tak więc wielkie, wielkie brawa. Pastor Maldonado na pozycji numer 9, to jest punkt dla tego kierowcy, więc znakomicie. Dopiero Romain Grosjean tam gdzieś na pozycji, widzimy 12. No i Vettel nie dojechali i Alonso do mety. Zapraszam na kolejny odcinek, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, cześć!